Serdecznie z tej strony konti w kolejnym materiale. Tym razem dla odmiany nie z Pawła Excel. Proszę Państwa, szykuje nam się patch 081 do Last Epoch i wczoraj, czy też przedwczoraj. Tu jest informacja, że sprzed jednego dnia mamy informację, taki patch preview, co będziemy mieć w becie 0.8.1. Jaram się strasznie na samą myśl o wyjściu nadchodzącego patcha i, i, i co będzie się działo. Będzie się działo no, nie aż tak wiele, przynajmniej z tego, co mamy na ten moment tutaj przedstawione, ale będzie kilka fajnych smaczków, na które ludzie czekali. Więc przechodząc do tego omówienia, co będzie, będzie troszeczkę zmian, jeżeli chodzi o przedmioty, o itemizację, będzie troszeczkę update'u, jeżeli chodzi o endgame content, który wciąż przypomina, mamy niepełny, będzie jeszcze dużo więcej elementów, jeżeli chodzi o endgame. Trochę zmian w interfejsie użytkownika i ogólnie rzecz biorąc, jak to z każdym kolejnym patchem, trochę będzie zmian, jeżeli chodzi o optymalizację, dopieszczania graficznie, animacji i innych tego typu rzeczy, więc ogólnie rzecz biorąc, będzie sporo fajnych zmian. Tak jak wspomniałem, to jest tylko. Patch Preview, czyli to, co będzie dokładnie w patchu 081, to dowiemy się najprawdopodobniej. Mam nadzieję że już za kilka dni, bo mam ochotę pograć. Endgame, we are bringing fresh content to the Monolith of Fate and we'll be posting the about this soon. Czyli będzie coś nowego w Monolicie. Coś całkowicie świeży, nowy content, który dopiero będzie info pewnie już w pełnych patznotkach. Ten pacz również będzie miał 5 nowych map na arenie, czyli coś dla fanów areny. Będą nowe lokacje, 5, prawdopodobnie nas z tego co tutaj jest napisane, więc możliwe, że nie będzie się wam po prostu nudziło bieganie po tych falach ciągle po tych samych mapach. Taka drobna zmiana, ale strasznie mnie ciekawi, co będzie właśnie, jeżeli chodzi o fresh content to the Monolith of Fate. O czym powiedzą wkrótce, User Interface, zmiana. będzie mieć w końcu tooltip DPS na skillach. Bardzo dużo ludzi na to czekało. Ludzie się pytali, jaki damage zadajesz. Wszystko ja bym wiedzieć. Nie wiem, nie mamy tooltip DPS-u, tylko to, co się nam pokazywało na ekranie podczas zadawania obrażeń, mogliśmy po prostu wywnioskować mniej więcej ile bijemy. Jest też informacja, że to z fazy czwartej jest ten motyw, także to, co było w tym, że tak powiem w tej roadmapie, jak to się nazywa, profesjonalnie tak przynajmniej nazywają to deweloperzy co będzie w danych kolejnych fazach w kolejnych aktualizacjach, tu zaczęli już mieszać dość mocno już w tym patchu 0.8.0 który mamy obecnie, mamy trochę rzeczy właśnie z tej fazy czwartej, tooltip dps miał również być w fazie czwartej, ale community dość mocno naciskało i postanowili zrobić go już teraz dodatkowo będzie redesign, czyli skill tooltipów czyli po prostu inaczej będą one wyglądać już Wam tu pokażę czy nie pokażę mniej więcej tak będą teraz wyglądały te skile opisy skili takie ikonki damage per second mana cost cooldown cost tak mniej więcej to będzie teraz wyglądać więc jak widać z każdym kolejnym patchem gra się dość mocno rozwija pod kątem wizualnym oraz wiadomo, no dostajemy dużo nowych zawartości też mniej więcej z każdym patchem, przynajmniej odrobinkę, wiadomo jak jest, główny patch 0.8 wprowadził bardzo dużo zmian, w 0.9 bodajże jest zapowiedziane, że będzie już multiplayer, które ma wejść w tym roku, oczywiście mogę, się, mogę mieć tam nie, nie do końca pełne informacje, ale wydaje mi się, że gdzieś jakiś parę tygodni temu było właśnie info, że multiplayer zostanie zaimplementowany w patchu 0.9, więc myślę, że będziemy mieć przynajmniej ze 3-4 patche jeszcze zanim wyjdzie nam 9. Eee, średnio patche wychodzą tak co 2 miesiące z tego co zauważyłem, więc jeżeli dobrze liczyć, czyli przyjmijmy, że będzie 0.8.3 i potem nam wskoczy 0.9, to będziemy mieć w okolicach połowy roku, może lipiec, sierpień, jakoś tak, ja tak oczywiście strzelam, to jest wszystko wiecie, no przewidywanie które nie musi być oczywiście z, yy, sprawdzone z rzeczywistością więc tak strzelam że w lecie około powinniśmy dostać multiplayer pod koniec lata w połowie może się uda czas pokaże fajnie by było items we are introducing powerful new skill level raising affixes co również tutaj było w tym poście czyli będziemy mieć afiksy w przedmiotach które będą nam podnosić level skilli co się przełoży oczywiście na zwiększenie obrażeń z danych skilli. Jak to jeszcze będzie w praktyce wyglądać? Ciężko stwierdzić. Tam pod tym postem była dość mocna dyskusja, rozgorzała, że jak to może działać w związku z tym, że że ma troszeczkę taki jednak inny system rozwijania postaci, rozwijania skill pointów. Więc zobaczymy co będzie working. We are working on significant changes to defenses. Czyli będą kolejne jakieś zmiany, jeżeli chodzi o obronę. O mechanikę obrony, o ward, o, o, o uniki, o armor i tak dalej. Jak wiecie, już było zmieniane, bo już był system resistor był zmieniony, system armora był zmieniony, więc myślę, że tutaj jeszcze coś się zmieni, patrząc na te informacje. We have reworked how affixes are distributed between prefixes and suffixes, and which items they roll on. Tego powiem szczerze do, do końca nie rozumiem. E, w każdym razie chodzi o to, że zrobili całkowitą, jakby odtworzyli, na no, zrobili na nowo, można rzec system afiksów, który będzie rozdysponowywał, że tak powiem, się między prefiksami, a afiksami na przedmiotach, na których będą rolować. Jak to będzie w praktyce wyglądać? No tutaj ciężko mi cokolwiek powiedzieć, więc nie będę się rozdrabniał, bo nie mam zielonego pojęcia po prostu, jak to będzie wyglądać. This I, To jest fajne. Ten update wprowadzi nam nowe klas specific relikty. Czyli będziemy mieć relikty, to są te, wiecie, te kwiatki, te książki, które tutaj są pod tarczą, czy też pod off -handem. Będą również nowe przedmioty, które będą właśnie reliktami przypisanymi do danej klasy. A co za tym idzie, jak mamy przedmiot przypisany do klasy, to daje nam on możliwości takie, że po prostu będziemy mieć różnego rodzaju bonusy typowo pod daną klasę, co jest fajne, co może sprawić, że będzie dużo nowych możliwości tworzenia buildów i zmian w postaciach co akurat w hack'n'slash'a wiadomo jest dosyć istotna itemizacja i tworzenie buildów, tworzenie postaci to jest no wiadomo no podstawa tak naprawdę w hack'n'slash'u sceptry i tarcze będą mieć nowe 2d arty, nowe 3d arty i nowe implicit'y czyli te modyfikatory nad kreską wiecie jak są bonus to nad kreską mamy implicit'y Update update to unique items implemented before patch 0.7.7 to jest fajna sprawa. Pa wszystkie unikaty, które zostały dodane przed patchem 0.7.7 w marcu 2022 roku, zostaną e, po prostu zaktualizowane, będą zmiany w tych unikatach, więc jest duże prawdopodobieństwo, że znaczna ich część e, odnajdzie się również w buildach sprzęcie sprzęcie itd. Co jest ogólnie spoko. Nowy skill dla Spellblade'a, który się nazywa Surge, to będzie taka jakby szarża, Uh, quick fixed dash, distance dash which hits all enemies in the path with a lightning melee attack, czyli nowy skill dla Spellblade'a, który po prostu będzie szarżował, tak, psz, takiego, takiego dasza szybkiego będzie przed siebie robił zadając obrażenia od lightning melee Ataku, czyli jak będziemy chcieli zrobić e, sobie coś fajnego, tu są oczywiście też e, wszystkie, że tak powiem, notki, które w drzewku będzie można wyspecjalizować tego skill'a, to tu się nie będziemy oczywiście w to jakoś bardzo zagłębiać, tylko informacyjnie, nowy skill dla Bismastera Warcry, nie mamy tu żadnej informacji. Usunięcie Fire Shielda dla Maga, usunięcie Flanking Strika dla Bismastera, e, in, oraz z informacją we revisited every skill in the game to better understand our specialization trees. Older skills should now be appreciably more viable in challenging content. Czyli mm, przeanalizowali wszystkie skilly w gierce, które były, i będą pewnie chcieli wycisnąć możliwie najwięcej, żeby praktycznie każdego skilla dało się użyć w endgameie. Jako głównego skilla, jako pomocnego, więc trzeba się gdzie przygotować na to, że już w tych pełnych pacznówcach będzie dosyć dużo zmian dotyczących właśnie skili. No, czekamy na to. Animations: All animations used by non-transformed primalists have been replaced and improved czyli wszystkie animacje primalisty, które nie wykorzystują shape -shiftingu, czyli zamiany w misia, zamiany w sprigana zostały przerobione. Podmienione oraz usprawnione. Usprawnione, improved, ulepszone po prostu. Czyli że w tym patchu biorą się po prostu za animacje. Primalisty mieliśmy już okolite usprawnionego, jeżeli chodzi o animację. Mieliśmy Sentinela. Czy mieliśmy MAGA, to nie pamiętam. Więc jeżeli nie mieliśmy MAGA, to przypuszczam, że w kolejnym patchu wezmą się za animację Primal, właśnie MAGA. No i w przyszłości planują również zabrać się za animację w formie Niedźwiedzia, w formie Sprigana. Także spoko. We are also exploring model improvements for these skills. Czyli. W modele po prostu skilli będą się najprawdopodobniej również zmieniać, czyli prawdopodobnie tu chodzi o animacje, o wygląd tych skili, o same ataki i tak dalej. Level design, na taki spell oczywiście, bo to, wiesz, to, też, to, to też są dwie dziedziny. Level design We've performed a pass on many zones to improve their appearance. Czyli standardowo, jak to w każdym patchu, starałem się usprawniać pod kątem graficznym, pod kątem otoczenia różnego rodzaju lokacje. Już pierwsze akty zostały dość mocno zmienione w stosunku do tego, co, co było na początku. E, tym razem biorą się za chapter trzeci oraz piąty. E, ale również dotknęli touched up other zones as well, czyli również gdzieś tam jakieś inne miejscowe tam lokacje też zostaną w jakimś tam stopniu zmienione, co jest też spoko. You haven't specifically posted about this, but you might have found a teaser, czyli nic na ten temat dokładnie nie mówili. tutaj jakiś teaser, aczkolwiek do hmm, mi się otworzył Twitter, post Twittera tweet w sumie, no i tu nie wiem, czy tu po prostu nie chodzi o to, że a tu jest po prostu jakiś, jakiś post dodatkowo, nie, tu jest Warp, czyli jakoś tak to troszeczkę Rozrzucone, można rzec. No ale tu nie wiem, czy nie chodzi po prostu o tę grafikę, że właśnie, że pad 08, tooltip DPS-Sun i że ta grafika to może być ten wspomniany teaser. Kto wie? Czas pokaże. No i optymizacja. Optimization, optymalizacja. Z każdym patchem starają się ludzie z Eleven Hour Games ją poprawiać. Można to było zauważyć w patchu chyba 0.8 albo w 0.7.9, że rzeczywiście niektóre rzeczy wychodzą coraz lepiej, coraz mniej dusi się gra, aczkolwiek gra nadal się dość mocno dusi w pewnych momentach, w pewnych sytuacjach, gdzie mamy bardzo dużo rzeczy na ekranie, bardzo dużo potworków skilli, wszelkiej maści, zwłaszcza lodowych, jakieś błyskawice i tak dalej, no to potrafi się gra dość mocno zdusić, ale widać, że ekipa robi naprawdę kawał dobrej roboty, po prostu mam wrażenie, że na ten moment się po prostu skupiałem na tym, żeby gra była dobra, żeby ona działała optymalizacja na bok jak będzie działać, jak nie będzie bugów nie będzie żadnych błędów, to co sobie założyli będzie zrealizowane, wtedy wezmą się za optymalizację i no i w sumie taka kolejność nie jest wcale zła bo mogłaby być super wypasiona optymalizacja a gra by się albo wysypywała co chwilę, albo połowa rzeczy by nie działała albo działałaby nie tak jak powinna więc w mojej opinii to jest dobry kierunek Dobra kolejność? Nie wiem, jak w waszej? Możecie dać znać? Co wolicie? Czy wolicie, żeby gra była bardziej zoptymalizowana, ale miała tonę bugów i połowę rzeczy, żeby nie działała? Czy żeby była kiepska optymalizacja i momentami gra spadała do 15-10 klatek, ale wszystko działało tak, jak powinno? Dajcie znać w komentarzach. No. Significantly optimized visual effects that appear around the character during skill usage, czyli jeżeli chodzi o używanie skilli, niektóre z nich mają jakieś takie specjalne efekty, które się wokół naszej postaci pojawiają, więc tutaj myślę, że chodzi o to, że po prostu te będą troszeczkę mniej jakby wpływać na optymalizację, te, te wszelkiego rodzaju efekty pojawiające się wokół nas. While well, these are not the most significant contributors to poor performance, czyli chodzi o to, że to nie jest jed, taki bardzo znaczący, jeden z bardziej znaczących, wpływających na słabą optymalizację, na słabą działanie, słabe działanie gry, to mimo wszystko jednak jest to pierwszy update, który jakby rozpocznie taki long term project, czyli, czyli po prostu taki długoterminowy projekt e, to dramatically improve combat performance in Last Epoch. Więc mimo wszystko, że nawet jeżeli to nie jest jakimś takim głównym elementem, to wiedzą, że e, na dłuższą metę no jednak ma to wpływ z tego względu, że wiadomo z każdym poziomem itemki to tamto jak no mamy coraz to więcej, kas spida coraz to więcej, a tak spida tych efektów się generuje coraz więcej, to chcąc nie chcąc jednak ma to wpływ na, 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 na samo działanie gry, na tą optymalizację nieszczęstą w przypadku nieco po niektórych gier. No ale grunt by się udało w końcu te optymalizacje tak zrobić, że nie będzie z tym problemów, przypominam w wspominanym multiplayerze, na ten moment nie da się grać na multi, jedyne co mamy to to czat globalny i system social, czyli możemy sobie nie wiem dodać ludzi do znajomych, więc to mamy na ten moment, jeżeli optymalizacja słaba jest w tym momencie na singlu, no to tak jak mówię do multiplayera na pewno będą musieli się pozbierać, że jak będziemy w te 4 czy ileś tam osób mogli grać, no to optymalizacja musi być dość mocno poprawiona, bo po prostu zaczną nam znowu eksplodować komputery i tak dalej. We will be gradually rolling out this optimization work to additional areas of the game across future updates. Czyli to, co zwykle z każdym kolejnym patchem w przyszłości będzie próba tego żeby się pozbyć tych problemów z optymalizacją i tych y, spajków tego Orwańska i tak dalej optimize the performance of outlines applied to enemies and allies on mouse over, they should also now look better outlines chodzi o te kreseczki, no, obrys <laughs> e, czyli wygląda na to że był też problem z obrysem jeżeli się najeżdżało na, na sojusznika lub na przeciwnika ku, kursorem najeżdżaliśmy to mamy obrys postaci że ona jest jakby podświetlona że na niej jesteśmy naszym kursorem i na nią możemy tam kliknąć czy też jakąś interakcję z nią wejść, they should also now look better. Czyli wygląda to, że to po prostu ten obrys również wpływał na to, że mogły być problemy optymalizacyjne. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten patch preview. Nie ma tutaj zbyt wielu informacji. Wiem, że oczywiście standardowo rozgadałem bez sensu, ale to taki już mój urok. Jedni to kochają, inni nienawidzą, jak zresztą w każdej dziedzinie. Tak więc nie przedłużając, zapraszam na kolejne materiały z Last of Zapraszam oczywiście na stream, jak się tylko Pojawi patch 081. zrobimy sobie nową postać. Zapowiadałem już to na streamach. Tu możliwe, że jeszcze nie wiecie. Planuję sobie zrobić Blade Dancera pod Cinder Strika, bo mam na ten moment Marksmana i jeszcze nie grałem właśnie Blade Dancerem również klasa Roga nowa, więc pogram sobie pod jakieś sztylety, czy pod mieczyki, pod Wilda w każdym razie, pod Cinder Strike'a tyle ode mnie, zapraszam na Twitch'a, zapraszam na kolejne materiały na YouTubie, zapraszam na social media, które znajdziecie pod tym filmem w opisie i jeżeli ktoś ma ochotę to do suba, łapki komentarza dla zasięgu i tak dalej trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, popołudnia wieczoru i tyle, tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć.